kampanii wyborczej. Takiej odpowiedzialności na siebie ani na radnych nie chciałabym, broń Boże, zrzucać, żeby prosić ich, żeby jedną uchwałą zlikwidowali komórkę dbającą o bezpieczeństwo. Dlatego postanowiłam zapytać mieszkańców miasta. Tu zdania podzielone. Większe prawa dla nich. Lepiej zjąć etaty, dać 2-3 etaty dla policji. Ona zbyteczna jest wcale, bo nie, tam gdzie ich potrzeba, tam nie ma. Potrzeba, żeby chronić mieszkańców i osiedla, dzieci. Łącznie z komendantem Braniewo ma 3 strażników miejskich i 2 pracowników cywilnych. Budżet formacji to około 200 tysięcy złotych.